Przed Państwem wielki finał teleturnieju Dnia bez śmiecenia. Przypominam ostatnie pytanie. Do pojemnika którego koloru powinna trafić plastikowa butelka z zakrętką? Czarnego, zielonego, niebieskiego czy żółtego? Iza pokazuje czwórkę. Chodzi o żółty, o czwartą odpowiedź. Gratulacje, to dobra odpowiedź. Skąd taka wiedza u pchły Izy? Nie mam pojęcia. Dużo podróżuję i takie tam... Pamiętajmy jeszcze, że butelki, zanim trafią do worka, powinny być opróżnione i zgniecione. Zajmują wtedy mniej miejsca. Korki można zbierać osobno i przekazać do specjalnych pojemników obecnych w sklepach i wielu miejscach użyteczności publicznej. Nieśmieć zawsze służy dobrą radą. Może podpowiesz mi, kto wygrał nasz teleturniej? A kto liczył punkty? Według mnie nagroda powinna być wspólna. No właśnie, w końcu pomagaliśmy sobie w odpowiedziach. Iza mogła odpowiedzieć dopiero na sam koniec. A ja w przerwach czytałem komentarze i nasi widzowie też świetnie odpowiadali. Kochani widzowie, nie pozostaje mi nic innego, tylko wręczyć puchar pierwszej edycji teleturnieju Dnia bez śmiecenia wszystkim naszym zawodnikom. Tym w studiu i tym, którzy musieli zostać w domach. Wiecie, o kim mowa. Dziękujemy, że jesteście z nami już tyle lat. Za rok czeka nas 15. edycja. Jeśli znaliście odpowiedzi na tegoroczne pytania, macie dużą szansę w następnej edycji. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na okrągłe 365 dni. Już każdego roku. Do zobaczenia!